opisane w obozach, partyzanckich lasach, na liniach frontu stawały się swoistą modlitwą o pokój i wolność. Spróbujmy dzisiaj przenieść się w czasie i poczuć klimat tamtych dni. Spróbujmy zrozumieć głębię tych wiatrze niejednokrotnie prostych słów poezji wojennej, tworzonej nie na zamówienie propagandy, a płynącej z głębi skołatanych ludzkich serc. Minęło prawie 100 lat od tamtych dni. Wydawać by się mogło wiele, ale czy rzeczywiście wiele? Pierwsza brygada Legionów Józefa Piłsudskiego, pierwsza kadrowa, która powstała w 1914 roku, w pierwszej kompanii kadrowej, w pierwszym oddziale Wojska Polskiego od czasów Powstania Styczniowego. Tak jak mówi nazwa naszego zespołu, Kanta Nowisku, śpiewaj z nami, proszę o włączenie się do wspólnego śpiewu. Przed Państwem chór Kanta Nowisku dyryguje Marek Izacki.